pierwszym akordem będzie e-moll. Podany diagram czytamy tak, jakbyśmy gitarę ustawili pionowo przed sobą. Pierwsza pionowa kreska z lewej strony oznacza szóstą strunę najgrubszą. Przechodzimy w prawo aż do najcieńszej pierwszej struny. Pierwsza pozioma podwójna kreska to tak zwane siodełko. Sprawdź, gdzie znajduje się ono na Twojej gitarze. Natomiast pierwsza pozioma pojedyncza kreska to pierwszy próg. Kolejne kreski w dół to kolejne progi. Tak więc, żeby zagrać e-moll, przyciskamy piątą strunę na drugim progu i czwartą strunę również na drugim progu. W diagramie mamy także podane cyfry w kółku. Oznaczają one palce lewej ręki. Tak więc do zagrania akordu e-moll używamy palca drugiego i trzeciego. Nad kolejnymi strunami znajduje się znaczek 0. To symbol pustej struny. Teraz spróbujemy zagrać akord e-moll. Zaczynamy od szóstej struny i gramy po kolei na każdej strunie. A teraz spróbujemy zagrać na wszystkich strunach. Spróbujmy teraz zagrać z liczeniem. Znamy już ten sposób z gry na pojedynczych strunach. Zagramy tylko na raz, a na pozostałych wartościach czekamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A oto inny akord. A7. Zwróćmy uwagę na nowy znaczek w diagramie. Nad szóstą struną znajduje się X. Oznacza, że na tej strunie nie gramy. Powiedzmy inaczej, ta struna nie należy do akordu i gdybyśmy zagrali akord z tą struną, brzmiałby fałszywie. Poznamy wiele akordów, które nie wykorzystują wszystkich sześciu strun, a 4 lub 5. Akord A7 wykorzystuje 5 strun. Zaczynamy zatem od struny piątej. Teraz zagrajmy prosty schemat. Dla wygody, zamiast liczyć na głos, włączymy metronom. Dla pewności przeliczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz nieco trudniejszy schemat. Teraz spróbujmy zagrać prosty utwór. Nazwałem go blues o dwóch palcach lewej ręki. Litera D w dolnym rzędzie oznacza downstroke, litera U upstroke. Zmienimy ustawienie metronomu. Teraz liczymy raz i dwa i trzy i cztery i... Tak oto zagraliśmy nasz pierwszy utwór. Kolejne akordy, melodie i nowe techniki gry znajdziecie w książce Gitara dla początkujących. Zapraszam do sięgnięcia po ten podręcznik. To prawdziwa kopalnia wiedzy w pigułce.
Życzę wam powodzenia i wytrwałości w dalszej nauce. Dzięki i do zobaczenia.